9 maja wspominamy świętego Józefa do Juan Hien, prezbitera i męczennika. Józef urodził się w 1769 roku w północnej części Wietnamu w rodzinie katolickiej. Był związany z ojcami dominikanami, którzy pracowali tam jako misjonarze. Często im pomagał. Do przyjęcia święceń kapłańskich przygotowywał się w Manili. Jako kapłan wrócił w rodzinne strony. Jego parafianie uważali, że prowadził życie święte. Dużo się modlił, pomagał innym, głosił Słowo Boże, dawał dobry przykład. Dzięki temu przyczynił się do nawrócenia wielu ludzi. Gdy wybuchło prześladowanie kościoła w Wietnamie, ukrywał się w domach zaprzyjaźnionych rodzin przez prawie rok. Mówił, że ukrywa się nie dlatego, że się boi, ale dlatego, by służyć ludziom posługą kapłańską. Pewnego dnia pod osłoną nocy przyszedł, by wyspowiadać i przygotować na śmierć pewnego chrześcijanina, który od dłuższego czasu się nie spowiadał. Został zdekonspirowany, wtedy aresztowano go i uwięziono. W więzieniu jednak nadal głosił Słowo Boże, katechizował i pocieszał współwięźniów. Ojciec Józef pięknie potrafił malować. Będąc w więzieniu, malował obrazy Krzyża Świętego i rozdawał ludziom, którzy go odwiedzali. Tak wielu ludzi prosiło go o wizerunek krzyża, że poprosił współwięźnia, by w kawałku drewna wyrzeźbił krzyż, a potem przy pomocy tuszu odbijali obraz krzyża na kawałkach płótna. Będąc w więzieniu, Józef zainicjował ruch czcicieli Krzyża Świętego. Modląc się przy tych wizerunkach krzyża, ludzie otrzymywali wiele łask, przede wszystkim łaskę wytrwania w wierze. W Wietnamie w czasie prześladowań chrześcijan żądano od nich, by podeptali krzyż Pana Jezusa. Dlatego też wizerunki krzyża, które ludzie otrzymywali od ojca Józefa, były dla nich wielkim umocnieniem. W czasie przesłuchań ojciec Józef nie ujawnił miejsca pobytu ani księdza biskupa, ani nikogo z chrześcijan. Tym, którzy go przesłuchiwali, mówili, że jest gotowy umrzeć z wdzięczności za to, że Pan Jezus umarł za niego. Tak też się stało. Józef do Juan Hien umarł po okrutnych torturach 9 maja 1840 roku. Miał 71 lat. Papież Leon XIII beatyfikował go 27 maja 1900 roku, a kanonizował go papież święty Jan Paweł II 19 czerwca 1988 roku. Ojciec Józef jest czczony w Wietnamie jako obrońca Krzyża Świętego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.